Cześć wszystkim, witajcie bardzo serdecznie Pet Simulator X, zostawcie łapkę i w tym odcinku odpowiem wam na pytanie jak dostać nową kocią deskę w Pet Simulator X, ten Cat Hoverboard, on prawdopodobnie, słuchajcie są dwa, dwie opcje, które mogą być prawdziwe mianowicie pierwszą opcją żeby odblokować tę kocią deskę jest to żeby słuchajcie zrobić wszystkie te mystery na 99 poziomie czyli czymś, mistrzostwa na jak zrobicie na maksa wszystkie to wtedy dostaniecie jak preston napisał specjalną nagrodę i tą specjalną nagrodę prawdopodobnie nagrodą jest ta właśnie kocia deska która w tym aktualizacji w tej najnowszej została odblokowana to znaczy możliwość jej zdobycia już jest w samej grze drugim takim pomysłem które może być prawdziwe, żeby dostać tę deskę, jest po prostu, żeby otwierać te free gifty, i z tych free giftów prawdopodobnie też może jest szansa na to, że ta deska wypada. Ciężko stwierdzić, który, który z tych pomysłów, który z tych w ogóle spekulacji, domysłów jest prawdziwy. Wydaje mi się, że jedynie te obstawiam, że najbardziej prawdopodobne jest to, że wylewelowanie wszystkich masterek na 99 poziom sprawi, że będziecie, do, że dostaniecie tą jakąś nagrodę specjalną i będzie tą nagrodą właśnie ta deska. Kto wie, zobaczymy. Jak na razie mi idzie całkiem nieźle. Lewelowałem sobie jajka na Zwykłe na 99. Teraz robimy złote na 99. A następnie będziemy lecieć z różnymi innymi tymi, tymi rzeczami, masterkami. Konverting też by się przydał, słuchajcie, żeby był na maksymalnym levelu. Przy konvertingu dostajemy Steampunk Hoverboarda, więc też jest naprawdę całkiem spoko. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Pozdrawiam.